Po kilku latach dobiega końca proces o odszkodowanie od miasta za niedostarczenie lokali socjalnych. W związku z tym, że miasto Lubartów nie dostarcza osobom z zasądzoną eksmisją lokali socjalnych, pomimo upływu wielu lat, jej działanie jest działaniem bezprawnym. To fragment uzasadnienia, jakie wygłosił 18 czerwca sędzia Paweł Rybicki. Zasądził on także na rzecz spółdzielni mieszkaniowej odszkodowanie w wysokości prawie 40 tysięcy złotych. W lubartowskim sądzie dobiegł końca proces, jaki wytoczyła miastu spółdzielnia mieszkaniowa. Sprawa toczyła się prawie 4 lata. Spółdzielnia żądała odszkodowania za to, że miasto Lubartów mimo prawomocnych wyroków nie realizuje własnych zadań, czyli nie dostarcza dłużnikom lokali socjalnych. Pierwszy z pozwów, jaki trafił do lubartowskiego sądu, mówił o odszkodowaniu za 6 miesięcy pomiędzy majem a październikiem 2010 roku. Spór sądowy trwał prawie 4 lata. W minioną środę w końcu zapadł wyrok. Sąd zasądził na rzecz spółdzielni łącznie z odsetkami prawie 40 tysięcy złotych. Powódka spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie pozwała gminę miasto Lubartów o odszkodowanie z tego tytułu, że spółdzielnia uzyskała wyroki nakazujące eksmisję określonych osób, które mieszkają w zasobach spółdzielczych. Te osoby otrzymały w wyrokach prawo do lokalu socjalnego, takie prawo przyznał im sąd i pomimo upływu lat gmina nie dostarczyła osobom uprawnionym lokali socjalnych, a w związku z tym spółdzielnia nie mogła tymi lokalami dysponować. Spółdzielnia uważała, że z tego tytułu poniosła szkodę i właśnie naprawienia tej szkody dochodziła w tym postępowaniu. Co do zasady, sąd uznał powództwo za słuszne. Niewątpliwie rację miała spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie, że po stronie gminy miasto Lubartów istnieje obowiązek odszkodowawczy z tego tytułu, że gmina nie dostarcza lokali socjalnych. Ten obowiązek odszkodowawczy ma swoje umocowanie w artykule 18 ustęp 5 ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy. Przepis ten stanowi, że jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy na podstawie artykułu 417 ustawy Kodeks Cywilny. Z kolei powołany przepis artykułu 417 paragraf 1 Kodeks Cywilny mówi, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Tak więc zacytowane przepisy są podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanej gminy Lubartów. Niewątpliwie należy, jest to niewątpliwe, tak, że gmina nie wywiązała się z obowiązku dostarczenia lokali socjalnych. Na gminie spoczywa prawny, wynikający z ustawy, obowiązek dostarczania lokali socjalnych. Z tego powodu, że gmina tych lokali nie dostarcza pomimo upływu wielu lat, no, narusza prawo. W tym sensie działania gminy, czy też zachowanie gminy jest zachowaniem bezprawnym. Oczywiście nie można tu mówić o bezprawności w sensie prawa karnego, można to mówić o bezprawności w sensie prawa cywilnego, czyli o tak zwanym delikcie prawa cywilnego, którego nie należy mylić z czynem zabronionym na gruncie prawa karnego. Tak więc to bez wątpienia po stronie pozwanej gminy ma miejsce bezprawne zachowanie polegające na niedostarczaniu lokali socjalnych wbrew wyrokom sądu, do czego to gmina jest zobowiązana z mocy ustawy. I tutaj zasada odpowiedzialności pozwanej gminy nie może budzić wątpliwości. Bez wątpienia powództwo co do zasady było uzasadnione. Najistotniejszą kwestią, jaką zauważył sąd, a czego dochodziła spółdzielnia, to podważane przez miasto prawo do dochodzenia dwóch należności. Do tej kwestii także odniósł się sędzia Rybicki. Generalnie rzecz biorąc, twierdzenie powodowej spółdzielni, że
Czynsz najmu lokalu mieszkalnego składa się z dwóch części, a więc jak gdyby z opłat eksploatacyjnych i zysku, należy uznać za trafne. Rzeczywiście to twierdzenie ma oparcie w umowach rynkowych, które spółdzielnia złożyła do akt i rzeczywiście trafne wydaje się stanowisko, że rynkowy czynsz najmu to jest właśnie zysk plus opłaty eksploatacyjne. Dlatego też konsekwentnie trafne było stanowisko spółdzielni, że w ramach utraconych korzyści, prawda, czyli w ramach tej kwoty 23 613 zł 27 groszy, spółdzielnia może domagać się różnicy między wysokością czynszu ustaloną przez biegłego, a sumą opłat eksploatacyjnych. No takie żądanie pozwu było tutaj w tym akurat momencie logiczne i uzasadnione, tak, bo jeżeli w punkcie pierwszym żądania zasądzamy opłaty eksploatacyjne, a w punkcie drugim zasądzamy utracone korzyści, prawda, i bierzemy pod uwagę, że czynsz najmu to są opłaty eksploatacyjne plus zysk, no to tymi utraconymi korzyściami sensu stricto będzie właśnie ten zysk, a żeby go wyliczyć, to trzeba odjąć wysokość od wysokości czynszu ustalonej przez biegłego sumę opłat eksploatacyjnych i w ten sposób właśnie uzyskujemy utracone korzyści. Mimo że kwota nie jest mała, sąd nie uwzględnił wszystkich roszczeń spółdzielni. Wiadomo już, że to nie koniec postępowania, bo swoją apelację zapowiedziała spółdzielnia mieszkaniowa. Czy jest pan zadowolony z wyroku? Trudno nie być zadowolonym ze zwycięstwa. Jest to i poprzedni rok, i ten rok takim dosyć dobrym czasem dla naszej spółdzielni mieszkaniowej, bo po kolei wygrywamy wszystkie postępowania sądowe, jakie toczą się, czy to przeciwko spółdzielni mieszkaniowej, czy przeciwko innym instytucjom, tak więc no zadowolony jestem bardzo, bo się skończył 4-letni proces, który długo trwał i skończył się pełnym sukcesem spółdzielni mieszkaniowej. W jakiej kwocie pierwotnie spółdzielnia żądała odszkodowania? Pierwotnie, pierwszy pozew, który złożyliśmy, to złożyliśmy o kwotę 21 302 zł. Sąd teraz, jeżeli zsumujemy wszystkie kwoty, no zasądził nam prawie 40 tysięcy złotych. Natomiast no miasto mogło duże kwoty zaoszczędzić z tego. Ja przypomnę tylko, że z tej kwoty, która została zasądzona, 48%, czyli połowa, 50% prawie całej sumy, będą to odsetki. Były wiceprezes spółdzielni przegrywa proces w sądzie pracy. Były prezes spółdzielni Dariusz Michałowski przegrał przed sądem pracy dwa procesy, jakie wytoczył przeciwko spółdzielni mieszkaniowej. Okazuje się, że Michałowski w najbliższym czasie najprawdopodobniej sam zasiądzie na ławie oskarżonych, bowiem zarówno zarząd spółdzielni, jak i pracownicy, których nadzorował, zamierzają wystąpić przeciwko niemu na drogę sądową. Sama sprawa, jaką założył spółdzielni Michałowski, była dziwna. Były wiceprezes twierdził, że nigdy nie zawarł umowy o pracę jako wiceprezes, a zarząd spółdzielni umowę o pracę rozwiązał w sposób nieprawidłowy i powinien go przywrócić na stanowisko kierownika lub zapłacić odszkodowanie. Sąd uznał pozew za niezasadny i w środę orzekł, że Michałowski nie miał racji. Tym samym były wiceprezes przegrał dwa procesy. Jeden o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie i drugi o sprostowanie świadectwa pracy. Oprócz tego sąd obciążył Michałowskiego kosztami sądowymi. Od wyroków przysługuje odwołanie. Pod względem przekazu medialnego był to bardzo dziwny proces. O tym, że były prezes Michałowski sądził się ze spółdzielnią, donosił jedynie Lubartowiak. Co ciekawe, redakcja oddelegowała nawet do Lublina swojego pracownika, który był jedynie na dwóch pierwszych terminach, podczas których wyjaśnienia składał były wiceprezes. Redakcja nie oddelegowała natomiast żadnego z pracowników w chwili, kiedy zeznania składała przewodnicząca Rady Nadzorczej Lucyna Kostecka, czy jeden z byłych wiceprezesów oraz jeden z pracowników. Szczególnie zeznania pracowników, którzy bezpośrednio podlegali Michałowskiemu, były pełne dramaturgii oraz faktów, o których niestety nie napisał Lubartowiak. Sąd dowiedział się m.in., jak były już wiceprezes traktował podwładnych pracowników oraz jakimi epitetami raczył pracujące w spółdzielni kobiety. Niestety słownictwo, jakiego używał Michałowski, nie nadaje się do publikacji. Jak był pan traktowany przez byłego wiceprezesa? Okrutnie. Powiem tak, w skrócie, prezes
dawny prezes, zastępca od spraw technicznych, pan Dariusz Michałowski, był okrutny, znęcał się psychicznie wielokrotnie, chciał mnie karać za rzeczy, które nie były, nie było w ogóle takiego zdarzenia, za jakieś śmieszne wymyślone sprzęty, awarie, za jakieś śmieszne wyjścia gdziekolwiek, gdzie zawsze był świadek jakikolwiek. No to jest, w krótkim czasie jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale takich rzeczy było praktycznie codziennie i nie tylko do mojej osoby, a łącznie z całym personelem spółdzielni. Jak traktowani byli inni pracownicy? Identycznie jak ja mówię o sobie. Wielokrotnie byliśmy wzywani, jeśli chodzi o grupę Zieleni, tak jak w której ja pracuję, byliśmy wzywani do niego, do gabinetu. Były jakieś przeprowadzane rozmowy w sposób brutalny, wyzwiska, przekleństwa, poniżanie nas, porównywanie nas do ludzi, do przedmiotów, pracowników. Także to jest koszmar, to jest naprawdę koszmar, co można powiedzieć na temat pana Michałowskiego. Co zamierzacie z tym zrobić? Czekaliśmy na wyrok w sądzie pracy. Oczywiście przegrał, no myślę, że to jest najbardziej sprawiedliwsze, co może być. I w tym momencie z tymi pracownikami, którzy zostali i podtrzymają to słowo, no będziemy, myślimy, że będziemy szli dalej na drogę sądową, zakładali sprawę cywilną za znęcanie się. Debil to jedno z mniej wulgarnych słów, jakie kierował pod adresem pracowników były już wiceprezes spółdzielni. Na szczęście sprawy, jakie założył spółdzielni, nie trwały w nieskończoność. Sąd szybko ocenił, kto w sporze Michałowski spółdzielnia miał rację i wydał wyrok, z którego cieszy się zarówno zarząd spółdzielni, jak i sami pracownicy spółdzielni mieszkaniowej. Czerwcowe wybory Rady Nadzorczej wyłoniły skład, który gwarantuje stabilność naszej spółdzielni. W spółdzielni mieszkaniowej zakończyły się walne zgromadzenia. Spółdzielcy wybrali nową Radę Nadzorczą. Przegłosowali także wiele ważnych uchwał. Po raz pierwszy od 8 lat jeden z członków zarządu nie otrzymał absolutorium. Nie, byłemu już zastępcy prezesa Dariuszowi Michałowskiemu powiedziało aż 96% członków spółdzielni. Wynik Michałowskiego był najgorszym wynikiem wszystkich prezesów w historii spółdzielni. Dla porównania, siedzący dziś na ławie oskarżonych Władysław B. w 2005 roku także nie otrzymał absolutorium, ale przeciwko jego absolutorium zagłosowało wówczas 70% obecnych. Pozostali członkowie obecnego zarządu otrzymali bardzo wysokie poparcie. Ich absolutoria zyskały aprobatę prawie 100% członków spółdzielni. Z takiego przebiegu obrad zadowolenia nie kryje Jacek Tomasiak. Jak przebiegały zebrania? Bardzo dobrze, jestem niesamowicie podbudowany tą atmosferą, która była na zebraniach i chciałbym mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowej podziękować za tę atmosferę przede wszystkim, podziękować za bardzo liczny udział, bo w tym roku w zebraniach wzięło udział ponad 10% członków spółdzielni. Jest to naprawdę w ciągu ostatnich lat jeden z wyższych wyników, jeżeli chodzi o frekwencję spółdzielni mieszkaniowej. No i te zebrania przebiegały sprawnie, my naprawdę rozmawialiśmy merytorycznie i miło było spotkać się w bardzo dobrej, takiej powiedziałbym prawie że rodzinnej atmosferze na tych zebraniach. To jest zupełnie co innego niż było jeszcze kilka lat temu, kiedy tak naprawdę miałem wrażenie, jakby członkowie jeszcze się zastanawiali, jeszcze ważyli, jeszcze sprawdzali, co się w tej spółdzielni mieszkaniowej dzieje, a dzisiaj naprawdę aż miło przyjść na zebrania. Burmistrz Janusz Bodziacki nie otrzymuje absolutorium. W poniedziałek nad Urzędem Miasta przetoczyła się burza. To, co działo się jednak w środku budynku, można porównać nie tylko do nawałnicy. Było to raczej trzęsienie ziemi i można by rzec, że nie pierwsze to trzęsienie ziemi, gdyby nie fakt, że po raz pierwszy w historii samorządu odbyło się głosowanie, w wyniku którego burmistrza poparło w głosowaniu nad absolutorium tylko 9 radnych. Co jest równoznaczne z faktem, że Bodziacki przegrał najważniejsze głosowanie w roku i nie otrzymał absolutorium. Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 9 radnych, 2 zaś wstrzymało się od głosu. Gdyby do wyboru było więcej niż 9 miesięcy, taki wynik głosowania oznaczałby, że w Lubartowie powinno odbyć się referendum w sprawie odwołania burmistrza. Referendum jednak nie będzie, gdyż wybory są za 4,5 miesiąca. I według ustawodawców nie ma już czasu na takowe referendum. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze nigdy w historii samorządu burmistrz nie dostał absolutorium na kilka miesięcy przed wyborami przy tak głosującej Radzie Miasta. Sam Bodziacki jeszcze 4 lata temu zapewne w najczarniejszych snach nie przewidywał, że może nie dostać absolutorium. Przypomnijmy, że na początku kadencji koalicja liczyła 14 radnych, a na ostatniej sesji najważniejszą dla burmistrza uchwałę poparło jedynie 9 radnych.
O tym, że szeregi tych, którzy ufają Bodziackiemu, topnieją, informowaliśmy w lutym. W zeszłym roku mieszkańcom Lubartowa w wakacje zafundowano spór wokół decyzji o nieeleganckim rozstaniu się z dyrektorem Radosławem Bożęckim. W tym roku lipiec żyje tym, co wydarzyło się na ostatniej sesji. Wstęp do dyskusji dał burmistrz, który wyjątkowo zdenerwowany starał się odczytać wcześniej przygotowany tekst. Dzisiaj oceniamy po raz trzeci rok naszej służby dla mieszkańców w obecnej kadencji samorządu miasta Lubartów. Przed ponad trzema laty podjęliśmy się pracy dla naszego miasta i odpowiedzialności w rozwiązywaniu spraw i zaspokajaniu potrzeb naszych mieszkańców. Ubiegły rok to bardzo wiele wydarzeń gospodarczych, ale to przede wszystkim ludzie. Chciałbym kilka danych statystycznych przytoczyć, które charakteryzują życie naszych mieszkańców nas samych w roku 2013. Na koniec roku Lubartów liczył 22 322 mieszkańców. W ciągu roku urodziło się 208 dzieci, zameldowało się w ciągu roku 190, wymeldowało się 317. 110 mieszkańców naszego miasta zawarło związek małżeński. Niestety, ale w 2013 roku zmarło 185 osób. Burmistrz mówił także, ile uchwał podjęła Rada, a także o ilości własnych zarządzeń. Dopiero dyskusja, jaką wywołali radni opozycyjni, spowodowała, że debata nabrała rumieńców. Dziś mamy przyjąć dwie spośród najważniejszych uchwał w roku budżetowym. Obie się wiążą, bo dotyczą skwitowania działalności finansowej burmistrza miasta. Pomijając kwestię odpowiedzialności politycznej burmistrza w tym względzie i pomimo wielu opinii, że budżet należy oceniać wyłącznie pod względem poprawności rachunkowej, naszym zdaniem ta debata powinna dotyczyć wszystkich aspektów finansów publicznych. Mieszkańców Lubartowa i nas radnych bowiem interesuje to, na co zostały wydane pieniądze z miejskiej kasy w omawianym 2013 roku i jaki to miało wpływ na rozwój naszego miasta. Klub Platformy Obywatelskiej nie będzie głosował, nie poprze żadnej z uchwał proponowanych, a więc przyjęcia sprawozdania w sprawie wykonania budżetu, jak również udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta. Dziękuję. Słuchając mojego szanownego przedmówcę, chciałoby się rzec, że te cyfry, które przytoczył, właśnie skutkują tym, że Klub Platformy Obywatelskiej powinien poprzeć sprawozdanie z wykonania budżetu, bo cyfry są suche. Proszę o spokój. Liczby. Ma pan rację, panie Wróblewski. Liczby, cyfry, no mniejsza z tym. Dobrze, w każdym razie rozumiemy dobrze, o co chodzi. Ta dyskusja jest chyba niepotrzebna w tej chwili, ponieważ na początku tej dyskusji Klub Platformy Obywatelskiej już zajął stanowisko, jak się zachowa. Więc w zasadzie powiedział, nie dyskutujmy, bo myśmy już zajęli stanowisko. A więc sąd nad sprawozdaniem budżetowym za ubiegły rok, nad burmistrzem już wyrok jest. To chyba nie po kolei, to nie na tym polega demokracja. No jest czas na dyskusję nieograniczoną przy budżecie, w tym punkcie. Każdy może się wypowiadać ile chce i ile razy chce. I powinniśmy uszanować głosy i pana burmistrza, i radnych w tej kwestii, a nie od razu mówić, że nie chcemy dyskusji, bo myśmy decyzję podjęli. To nie o to chodzi. Kiedy słucham radnego Kardasza i radnego Czopa, to w pierwszym przypadku odnoszę wrażenie, że rzeczywiście radny Kardasz patrzy na liczby i nie bardzo wie, o czym mówi.
Natomiast pan radny Czop sobie znanym mentorskim sposobem, Proszę nie oceniać. Przejdź do rzeczy. Tak, ocenił nas radnych, którzy poprzez wystąpienie pana przewodniczącego klubu ocenił jednak nas radnych, poprzez wystąpienie pana przewodniczącego klubu, pana Siwca, ocenił i skrytykował, że bez. I teraz powiem, nie wiem, czy spał, czy coś się wydarzyło innego, bo powiedział, że nie wysłuchawszy słów burmistrza, nie wysłuchawszy słów skarbniczki, no przecież kto prezentował, kto wstęp zrobił do tego panie radny Czop? No, pan burmistrz występował i pani skarbnik występowała. Chcę również państwu uzmysłowić, że my, jeśli podpisujemy się pod tą deklaracją klubową, to dlatego, że uczestniczyliśmy w komisjach i zapewniam państwa, że tam dyskusja była bardziej emocjonująca i bardziej szczegółowa niż tutaj na sesji. Także my wiedzę na temat tych projektów uchwały, proszę mi wierzyć, mamy wystarczającą, żeby przed sesją mieć przekonanie co do naszego stanowiska. Chyba żeby się stało coś ekstra i dla przykładu okazało się, że pani skarbnik pomyliła się w sprawozdaniu i zamiast 8 milionów wykonanych inwestycji poinformowała nas, proszę państwa, poziom inwestycji, tutaj jest pomyłka, wykonaliśmy zgodnie z planem w wysokości 12 milionów złotych. Rozumiecie państwo, co to znaczy? Chociaż w sprawozdaniu widzę, że chyba jest próba znowu przemycenia informacji nie do końca pełnej. Panie radny Zieliński, w tym punkcie nie ma trybu ad vocem. Ja mogę zabierać głos ile zechcę. Nieprawda. I każdy radny. Nieprawda. Dyskusji... Proszę przeczytać sobie paragraf 37, ustęp 1, ustęp 5. Proszę nie odbierać głosu. Proszę państwa, ja słyszę... Ja się nie śmiałem, jak pan mówił tutaj wiele rzeczy, które nie powinny z tej mównicy paść. Pan te rzeczy... Panie radny, pan te rzeczy mówił przez 4 lata prawie. Pan robił z każdej sesji wiec wyborczy. Ja panu na to pozwalałem i teraz też panu pozwalają. I proszę państwa, po tym stanowisku klubu Platformy Obywatelskiej to też jest wiec wyborczy. Atak na burmistrza. Proszę państwa, czy burmistrz ustalał którykolwiek z budżetów? Większość zadań inwestycyjnych była zgłaszana przez poszczególnych radnych, przez kluby i burmistrz to realizował. Realizował to z pokorą, z należytą starannością. I to powinniśmy docenić to i podziękować burmistrzowi i jego ekipie, która tutaj pracuje w tym obiekcie. Natomiast na wiece wyborcze będzie czas, już wkrótce będzie czas. Wtedy będziecie mogli wszystko. Ja nie usłyszałem jeszcze od wielu radnych, którzy siedzą tu po mojej lewej stronie, przez 4 lata nie usłyszałem ani jednego pozytywnego zdania, co się w mieście dzieje. A szczególnie od radnego, który przegrał wybory. No, on totalnie wszystko krytykuje. Nawet budżety, które radni uchwalają. Więc ja przypominam paniom i panom radnym, że budżety uchwala Rada Miasta, a nie pan burmistrz. Pan burmistrz realizował to z należytą starannością. Dziękuję. Dziękuję. Muszę jednak przypomnieć państwu statut. Proszę przypomnieć sobie, że w ustępie 5, paragrafie 37 naszego statutu, w debacie nad danym punktem porządku obrad radny może zabrać głos we własnym imieniu tylko raz. Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest tylko w przypadku udzielenia wyjaśnienia lub wypowiedzi ad vocem. Przy każdym punktu porządku obrad, w tym również i absolutorium. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziewięć osób. Kto jest przeciw? Dziewięć osób. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. A więc Rada Miasta nie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok burmistrzowi miasta Lubartów.
Przez 4 ostatnie lata radnych, którzy głosowali przeciwko absolutorium dla Bodziackiego, przybywało. Rok 2014 można określić jako przełomowy. O tym, że burmistrz nie otrzymał absolutorium, w przeciągu ostatniego tygodnia informacje na swojej antenie podało zarówno Radio Lublin, Telewizja Lublin i pisał Dziennik Wschodni. Media regionalne zwróciły na to uwagę, gdyż jest to sytuacja wyjątkowa w województwie. Obecny włodarz miasta mimo porażki zapowiedział, że będzie ubiegał się o stołek burmistrza. Zapewne inaczej będzie wyglądał przyszły spot wyborczy Bodziackiego niż ten sprzed 4 lat. Mieszkańcy Lubartowa chcą mieć władzę lokalną, która się nie kłóci i jest pozbawiona wzajemnej agresji. Będąc wójtem gminy, roczne absolutoria otrzymywałem jednogłośnie. Doprowadzę we władzach miasta do spokojnego dialogu w trosce o sprawy mieszkańców. Wspieranie rodzinnych przedsiębiorców i pozyskanie inwestorów zewnętrznych to nowe miejsca pracy i większy dochód do budżetu domowego. Organizacja na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego pozwoli na urządzenie ścieżek rowerowych i likwidację ulicznych korków. 4 lata temu burmistrz Bodziacki złożył szereg obietnic. Do wyborów zostały jeszcze nieco ponad 4 miesiące. Czy obietnice zostały dotrzymane? Czy my, mieszkańcy, jesteśmy zadowoleni z tego, jak burmistrz zrealizował swoje obietnice? Na to pytanie odpowiemy już 16 listopada, czyli w dniu wyborów. I tego dnia to my zdecydujemy o tym, czy udzielimy absolutorium Bodziackiemu za ostatnie 4 lata. Lucyna Kostecka, nową przewodniczącą Rady Nadzorczej. Lucyna Kostecka została wybrana na przewodniczącą Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 2 lipca nowo wybrani członkowie organu nadzorczego naszej spółdzielni spotkali się na pierwszym posiedzeniu. Nowa przewodnicząca jest doskonale znana członkom spółdzielni. Funkcję przewodniczącej pełniła także w poprzedniej kadencji. Na funkcję przewodniczącej została wybrana jednogłośnie. Czerwiec również przyniósł nam dużo ciekawych wydarzeń społecznych, a także kulturalnych. Tegoroczne Dni Lubartowa rozpoczęły się w piątek 30 maja, jednak to sobota na stałą wpisze się w pamięć mieszkańców naszego miasta, a to za sprawą atrakcji, jakie zostały przygotowane na ten dzień. Sobotnia impreza rozpoczęła się o godzinie 12 turniejem szachów błyskawicznych, a od godziny 14 plac przed Urzędem Miasta wypełni się dźwiękami muzyki. Jako pierwsi wystąpili laureaci Festiwalu Piosenki Słowik 2014, później na scenie zaprezentowali się tancerze z klubu tańca towarzyskiego Chochlik, soliści i zespoły młodzieżowe, chór ziemi lubartowskiej, kapela ludowa Lubartowiacy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie. Około godziny 18 odbyło się wręczenie stypendiów burmistrza miasta Lubartów, jednak największe tłumy zaczęły się gromadzić około godziny 18.30, kiedy to na scenie pojawił się młody, przystojny i niezwykle utalentowany Mateusz Ziółko z zespołem The Wills. Artysta znany jest jako finalista pierwszej edycji programu Mam Talent i zwycięzca 3. edycji The Voice of Poland. W wieku 15 lat założył Pan zespół z trójką przyjaciół, The Wills, w którym jest Pan wokalistą, autorem i współautorem piosenek. Tak, no to były piękne czasy, to był w ogóle pierwszy mój zespół, jaki założyłem. No i to był taki okres wtedy, kiedy te marzenia o tym, żeby zostać lekarzem, chirurgiem, bo o tym kiedyś marzyłem, nagle się gdzieś tam rozprysnęły. No i ta wielka miłość do sceny, do rock'n'rollowego stylu życia. Tuż po koncercie odbyło się losowanie nagród dla mieszkańców naszego miasta oraz wręczenie nagród burmistrza miasta Lubartów. Proszę Państwa, wszystko się zgadza. Panie Prezesie, prosimy o wręczenie nagrody. Państwa obrawa. Dziękujemy pięknie.
Dni Lubartowa uświetnił koncert Gwiazdy Wieczoru znanej wokalistki Kasi Kowalskiej. W niedzielę 1 czerwca o godzinie 14 ze stanicy Wólka Rokicka wystartowali zawodnicy regat kajakowych na Wieprzu. Rywalizowały ze sobą osady kajakowe z UMCS i Uniwersytetu Przyrodniczego. Zawody zorganizowano na wzór sławnych regat Oxford-Cambridge. Regaty kajakowe Serniki 2014. Pod taką nazwą odbyła się niedzielna impreza w miejscowości Serniki. Pomysłodawcą zorganizowania regat kajakowych był wójt gminy Serniki Stanisław Marzenda, który zawarł porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej o wspólnym zorganizowaniu regat. Równo o godzinie 14 rozpoczęły się regaty pod nazwą Regaty UMCS Uniwersytet Przyrodniczy. Jako pierwsze wystartowały załogi żeńskie i w tej chwili są już na wodzie, się ścigają. 10 minut po nich wystartują osady mieszane, a więc kobiety, mężczyźni i jako ostatnie osady męskie. No, czekamy na zawodników z niecierpliwością. W każdym razie mamy sporo gości z obydwu uczelni, z panami prorektorami. Sporo mieszkańców gminy uczestniczy w tej imprezie mimo nie najlepszej pogody. Wczoraj jeszcze mieliśmy obawy, czy imprezę uda się zorganizować, bo wiesz, tutaj gdzie stoimy, to była woda, ale na szczęście intensywnie opada, więc impreza się odbywa i miejmy nadzieję, że to jest początek cyklu imprez na rzece Wieprz w Sernikach, które będą się rozwijały, że edycje będą, ta oferta będzie adresowana do znacznie szerszej rzeszy chętnych, m.in. Lubelski Klub Biznesu chce się włączyć w udział w sponsorowanie, ale też udział w zawodach na rzece. Tak więc, mam nadzieję, że się wszyscy będą dobrze bawić i że to jest początek czegoś fajnego, jeśli chodzi o rekreację, zarówno dla studentów, jak i dla nas tutaj, dla mieszkańców gminy Serniki. Zawody rozpoczęły się rywalizacją pomiędzy uczelniami. Każda z uczelni miała reprezentantów w trzech kategoriach. Osada kobieca, mieszana oraz osada męska. Start nastąpił przy stanicy Wólka Rokicka, natomiast meta znajdowała się przy stanicy w Sernikach. Zawodnicy mieli do pokonania odcinek około 3 km. Właśnie dziewczyny zakończyłyście spływ, zajęliście pierwsze miejsce. Powiedzcie mi, jak wrażenia? Jesteśmy bardzo szczęśliwe oczywiście, ale było ciężko. Był wiatr na przykład i to przeszkadzało. Powiedzcie mi, czy w jakiś specjalny sposób przygotowałyście się do tych dzisiejszych regat? Znaczy, w specjalny sposób raczej nie. Kiedyś w przeszłości pływałyśmy trochę kajakiem, ale teraz przed tymi zawodami raczej nie było za bardzo czasu, żeby się przygotować, bo dowiedziałyśmy się w sumie w ostatniej chwili. 2 tygodnie wcześniej nie było za bardzo możliwości się przygotować, ale stwierdziłyśmy, że spróbujemy, powalczymy. I udało się. I udało się. My gratulujemy pierwszego miejsca. Dziękujemy bardzo. Po zakończeniu rywalizacji pomiędzy uczelniami współzawodnictwo rozpoczęli mieszkańcy gminy Serniki. Każda z 10 miejscowości należących do gminy mogła wystawić po 2 osady. Przepuściłem pieniądze na tydzień, czy wracam do domu, my złota mam trzos. I zapomnij se wreszcie, jak podły był los. Już nie wrócę na morze, nigdy więcej o nie.
Mamy nadzieję, że dzisiejszymi regatami rozpoczynamy nie mniej słynne w przyszłości regaty akademickie na wzór akademickich regat Oxfordu i Cambridge w Londynie. Wprawdzie tamte już dzisiaj świętują 175-lecie, dokładnie 10 czerwca 1829 roku wystartowały po raz pierwszy. I mamy nadzieję, że w przyszłości historycy dotrą do daty dzisiejszej, że rozpoczęły się regaty akademickie nie na Tamizie, a na Wieprzu w Polsce, gdzie pierwszymi uczestnikami były osady Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, wywodzącego się zresztą także z naszego uniwersytetu. Zarówno studenci, jak i mieszkańcy gminy walczyli o puchar wójta gminy Serniki. Regatom kajakowym towarzyszył piknik plenerowy. Muzyczną gwiazdą imprezy był zespół szantowy Syndrom Beczki. I zapomnij se wreszcie, jak podły był los, już nie wrócę na morze. Nigdy więcej go nie, wreszcie koniec uczeni. W piątek 30 maja uroczyście otwarty został nowoczesny kompleks sportowy mieszczący się przy gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie. W oficjalnym otwarciu udział wzięli przedstawiciele samorządu miejskiego, kuratorium oświaty, burmistrz partnerskiego miasta Hajdudorok oraz przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości otwarcia nowego boiska sportowego przy gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie. Budowa nowego kompleksu sportowego kosztowała ponad 1 milion złotych. Do inwestycji dołożyło się Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie. Z tej inwestycji najbardziej cieszą się uczniowie gimnazjum, którzy na boisko z prawdziwego zdarzenia czekali bardzo długo. Witam serdecznie. Chciałbym serdecznie podziękować za wybudowanie tak pięknego obiektu w imieniu uczniów, jak i absolwentów gimnazjum nr 2. Te podziękowania składam dyrektorowi szkoły, jak i władzom naszego miasta. Obiekty sportowe przy gimnazjum nr 2 obejmują boisko sportowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy sztucznej, a także boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki oraz trzytorową bieżnię lekkoatletyczną. Na obiektach sportowych przy Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie w sobotę 31 maja rozegrano międzynarodowy turniej w piłkę nożną o Puchar Bravo Sport. Po raz pierwszy turniej o Puchar Bravo Sport został zorganizowany na skalę międzynarodową. Zaproszenia organizatorów, Stowarzyszenia Sąsiedzi i KS Orlik Lubartów przyjęły drużyny z Belgii, Rumunii i Ukrainy. Przyjazd tych ostatnich stał do końca pod wielkim znakiem zapytania, jednak się udało i w sobotę zawodnicy z Ukrainy stawili się do rozgrywek. O Puchar Bravo Sport walczyli również zawodnicy z Radzynia Podlaskiego, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, a także z Puław. Nasz powiat reprezentowała drużyna KS Orlik Lubartów. Patronat honorowy nad turniejem objął starosta lubartowski Fryderyk Puła. Dzisiejszy turniej odbywa się pod patronatem honorowym Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Czy uważa Pan, że organizacja tego typu turnieju jest dobrym pomysłem? Myślę, że jakbyśmy uważali inaczej, to byśmy nie obejmowali tego patronatem, jak również i nie współfinansowali. Starostwo od kilku lat już pomaga tej imprezie. Ta impreza już ma swoją tradycję historyczną i myślę, że warto takie imprezy, takie inicjatywy wspierać. Wymyśliliśmy kilka lat temu wraz z kolegami. Ja pochodzę z tego miasta od dawna już mieszkam w Warszawie i tam pracuję, a że akurat szefuję gazecie dla dzieciaków, czyli Bravo Sport, więc to by wydawało się naturalne. Robimy turniej dla dzieci w Lubartowie. No to już jest 7. edycja. Jak wszyscy widzą, z roku na rok jest coraz lepiej, coraz więcej, coraz wyższy sportowy poziom. No i po raz pierwszy w końcu się udało ściągnąć drużyny zagraniczne, więc jest fajnie. No, ja jestem dumny, że z takiego pomysłu, który kiedyś gdzieś tam zakiełkował, rozrosło się to do dużej imprezy.
Reprezentacje zostały podzielone na dwie grupy, w których grały systemem każdy z każdym. Potem odbyły się mecze o poszczególne miejsca w turnieju. W dniu dzisiejszym znajdujemy się na obiektach sportowych zespołu szkół nr 2 w Lubartowie. Jest to turniej o Puchar Redaktora Bravo Sport. Jest to już 7. edycja turnieju, jednak po raz pierwszy turniej ten ma rangę międzynarodową. Dzięki współpracy z lubartowską firmą Stella Pack udało się zaprosić i zasponsorować przejazd drużyny z Ukrainy i Rumunii, załatwić im noclegi. Nagrody ufundowała redakcja Bravo Sport. Patronatem honorowym objęło starostwo Lubartów. Gospodarzem spotkania był KS Orlik Lubartów i to właśnie on wywalczył sobie mistrzostwo. Drugie miejsce zajęła reprezentacja z Rumunii, a trzecie Puławiak Puławy. Medale i puchary wręczali starosta lubartowski Fryderyk Puła i wicestarosta Jacek Zalewski. Dzień Integracji pod takim hasłem w sobotę 7 czerwca na placu przed Starostwem Powiatowym w Lubartowie odbył się festyn rodzinny. Głównym celem organizatorów była integracja rodzin powiatu lubartowskiego, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocy społecznej. Miesiąc czerwiec jest idealnym miesiącem na organizację festynów rodzinnych. Niedawno był Dzień Matki, Dzień Dziecka, niebawem będzie Dzień Ojca. W związku z tym wpadłyśmy na taki pomysł, żeby zorganizować dla naszych milusińskich, ale nie tylko, dla rodzin, dla rodziców, dla dziadków, dla przyjaciół, taki właśnie festyn pod pałacem właśnie Sangórzków, który będzie miał taki charakter integracyjny dla naszego środowiska lokalnego. Nasze placówki przygotowały bardzo dużo atrakcji, występują zespoły artystyczne, dorosłe, dziecięce z Młodzieżowego Domu Kultury, ale nie tylko, o czym powie za chwilę pani dyrektor. Właśnie jak słychać, za chwileczkę będzie pokaz żonglerki, wspaniała akcja plastyczna, w której wzięło udział już 30 osób i wiele, wiele innych atrakcji. Zaprosiliśmy właściwie współorganizatorami tego festynu rodzinnego pod hasłem Dzień Integracji. Są jednostki organizacyjne również pomocy społecznej, jak również organizacje pozarządowe typu Warsztaty Terapii Zajęciowej z Ostrowa i z Kocka, Dom Pomocy Społecznej w Kocku, Dom Pomocy Społecznej w Jadwinowie i w Ostrowie Lubelskim i organizacje pozarządowe takie jak sąsiedzi tutaj razem wspólnie z nami organizowali to święto, Środowiskowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie Libra. Tutaj możemy przyjść do kawiarenki, którą zorganizowało Stowarzyszenie Libra. Możemy obejrzeć rękodzieło stworzone przez podopiecznych i pracowników Domów Pomocy Społecznej. Także chętnie zapraszamy. Myślę, że festyn fajnie się rozwija. Hasłem przewodnim była integracja dzieci, rodzin naszego powiatu lubartowskiego, ale również osób niepełnosprawnych. Festyn rodzinny uświetniły występy artystyczne. Na scenie zaprezentował się Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. Utwory wokalne i wiersze przedstawili podopieczni DPS w Ostrowie Lubelskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. Twórczość artystyczną swoich mieszkańców i stoisko Wiejski Stół przygotował i zaprezentował DPS w Kocku. Na festynie były również prezentacje rękodzielnicze uczestników DPS w Jadwinowie, WTZ w Kocku i Ostrowie Lubelskim. Na imprezie obecne było również Stowarzyszenie Libra, które przygotowało kawiarenkę ze słodkim poczęstunkiem. Dla dzieci przygotowane były gry i zabawy, konkursy z nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie i przejażdżki kucykiem. Maluchy mogły również wziąć udział w plenerowej akcji plastycznej Wakacje Marzeń i warsztatach żonglerki przygotowanej przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury. I ci starsi, i ci młodsi mogli wysłuchać pogadanki na temat bezpieczeństwa i w punkcie medycznym SPZOZ w Lubartowie dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego. Rodzinny Dzień Dziecka pod takim hasłem odbyła się 6 czerwca impreza dla najmłodszych. Tym razem o uśmiechy na buzi maluchów zadbało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Dmuchane zjeżdżalnie, gry i zabawy, konkursy z nagrodami oraz pyszny poczęstunek. Te wszystkie atrakcje czekały na najmłodszych w piątkowe popołudnie na placu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych kolejny już raz zorganizowało imprezę dla najmłodszych pod nazwą Rodzinny Dzień Dziecka. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL przygotowało w dniu dzisiejszym, że tak powiemy, nagrodę dla dzieciaków z okazji ich święta, z okazji Dnia Dziecka. W tym roku 6 czerwca udało nam się to zorganizować. W ubiegłym roku deszcz nas zastał, także imprezę przesunęliśmy o jeden tydzień. W tym roku na szczęście wszystko jest zgodnie z planem. Mamy kilka atrakcji dla dzieci, m.in. dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju konkursach, które przeprowadzają nasi wolontariusze, m.in. panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za to z góry dziękuję w tym miejscu. Nasi wolontariusze ze stowarzyszenia, jak również pracownicy stowarzyszenia SIL. Odbywają się dzisiaj konkursy i gry z nagrodami, także coś fajnego będzie można zdobyć i wylosować. No i zadanie to jest współfinansowane przez Gminę Miasto Lubartów i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W niedzielne popołudnie 8 czerwca Amfiteatr Miejski wypełni się kolorowymi strojami i dźwiękami muzyki. A to za sprawą 25 grup tanecznych, które wzięły udział w 23 konfrontacjach tanecznych o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów. W niedzielne popołudnie w Amfiteatrze Miejskim mogliśmy podziwiać występy zespołów z Garbowa, Warszawy, Lublina, Niedźwiady, Kurowa, Jastkowa, Annoboru, Biłgoraja oraz naszych rodzimych tancerzy z Lubartowa. Łącznie rywalizowało ze sobą 25 grup tanecznych w dwóch kategoriach – 7-14 lat i 15-19 lat. Odbył się również pokaz par tanecznych z klubu tańca towarzyskiego Chochlik pod kierunkiem Ewy Wojciechowicz. Tancerzy oceniało jury w składzie Zofia Jakubowska, Magdalena Gronowska, Katarzyna Ząbrowicz. W kategorii 7-14 lat zwyciężyli Impuls Młodszy, Sex Explosion z Biłgoraja. Drugie miejsce zajęła mała rewia taneczna House z Dęblina. Ostatnie miejsce na podium przypadło w udziale ZT Cool Stars Funky z Jastkowa. W kategorii 15-19 lat pierwsze miejsce zajęła grupa taneczna Flash Hip Hop z Dęblina. Drugie miejsce ZTW Dancing Queens, formacja z Gimnazjum nr 2 w Lubartowie. Trzecie miejsce Credence 1, dwa żywioły z Warszawy. Na dłuższą relację zapraszamy do programu Raport. W niedzielę 15 czerwca na placu przed Pałacem Sanguszku w Lubartowie odbyła się coroczna impreza pod nazwą Biesiada Czerwcowa, którą zorganizowało Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. Program imprezy jak co roku był bardzo ciekawy i bogaty. Powitanie etiudą Smog przygotowała pracownia teatralna PMDK. Następnie mogliśmy obejrzeć i usłyszeć magiczną karuzelę w wykonaniu najmłodszych wychowanków PMDK oraz koncert zespołu Peofonia z Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie. Imprezami towarzyszącymi był kiermasz twórców ludowych i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Swój koncert dał również chór afrykański Wontanara i bardzo znany szantowy zespół Syndrom Beczki. Aż do skutku, jak te nie ogarnę, stoi tańczą folki, ciągnij po malutku. Aż do skutku, jak te nie ogarnę, stoi tańczą folki. Niedzielna impreza nie mogła się również odbyć bez występu okazjonalnej męskiej grupy wokalnej Hurtownia.
Na scenie mogliśmy podziwiać również młodzieżowe studio piosenki z PMDK oraz koncert zespołu Miąższ. No chciałbym na dzisiejszej imprezie zwrócić może uwagę nie na gwiazdę wieczoru tym razem, ale na zespół, który będzie występował wcześniej, czyli między innymi na Sebastiana, który już występował chyba prawie we wszystkich miejscach Polski, ostatnio nawet na Ukrainie. Od pewnego czasu zastanawialiśmy się, kiedy powinien wystąpić w Lubartowie. Organizując biesiadę, doszliśmy do wniosku, że jest to bardzo dobry moment, żeby zaprezentować ten zespół i tą ciekawą, oryginalną muzykę. Nie ukrywam, że ja chyba podobnie jak inni słuchacze oceniamy, że jest to muzyka, której warto posłuchać, a myślę, że rzadko się spotyka taki zespół, który się swoją muzyką bawi, a oni się chyba jeszcze ciągle bawią swoją muzyką. Architekci prostych spraw mają bryle na pół twarzy, na dywanie leżą wciąż, gdy ich żony frytki smażą. Próba groma ponad lasem, czy ktoś dziwi się widoku? Przecież każdy z ludzi czasem lata tak wysoko. Więc zaśpiewam bez rozumu taką pieśń z przewagą rumu. Waszą muzykę charakteryzuje melodyjność, taka prostota i prawdziwość tekstów. Jak powstają wasze piosenki? Piszemy je razem. No, tak. Siadamy i pracujemy po prostu. Jakiś temat, na przykład coś tam, jakieś są przykład z tym Krymem, nie? Że teraz Tatarzy są znowu wyrzucani ze swojego państwa i to jest też temat na piosenkę i gramy granice. Tak. I tak sobie melodie i muzyki i słowa krążą i znajdują i po prostu czasem przez jednego, a czasem przez drugiego członka wychodzą na rzeczywistość, a my czujemy się przekaźnikami tego. Jak co roku odbyło się również wręczenie nagród starosty lubartowskiego Złoty Talent 2014. Proszę Państwa, nagrodę Złoty Talent 2014 w kategorii promocja powiatu na forum wojewódzkim i kraju otrzymuje pan Sebastian Pikula. Zapraszamy na scenę. Pan Sebastian ledwo zdążył zejść ze sceny, już jest ponownie proszony. I teraz proszę Państwa, kilka słów na temat pana Sebastiana Pikuli, powszechnie znanego w Lubartowie, ale niemniej nie zaszkodzi uzupełnić wiedzę. Sebastian Pikula, muzyk, artysta znany w Lubartowie z udziału w przeszłości w licznych projektach i koncertach muzycznych. Angażował się w takie projekty lokalne jak Wielki Chór Lubartowski oraz Zaduszki Artystyczne. Szerszemu gronu publiczności dał się poznać w latach 2007-2011, kiedy to był członkiem orkiestry Na Zdrowie Jacka Klejfa oraz zespołu Słoma i Przedwietrze. W 2008 roku Sebastian Pikula wraz z dwójką przyjaciół, których Państwo dzisiaj poznaliście na scenie, Krzysztofem Gadzało i Joanną Zawłocką, stworzył zespół Miąższ. Jest współautorem tekstów i muzyki utworów zamieszczonych na płytach zespołu Miąższ, wydanej w 2012 roku, oraz płycie Stop GMO w 2014 roku, czyli bardzo nowa sprawa. Gwiazdą tegorocznej biesiady czerwcowej był zespół Szata Kuś. Na początku chciałabym się zapytać, skąd się wziął pani pseudonim artystyczny, pod którym pani występuje? Szata Kuś to jest drugi człon mojego pierwszego imienia, Małgorzata. I byłam poza granicami Polski przez około 10 lat i tak właśnie nazywali mnie znajomi. Małgorzata, myśleli, że Szata to jest skrót i tak się jakoś od tego wzięło. No tak zostało, pseudonim artystyczny i pod taką nazwą też jest i teraz jakby obecna nasza forma, grupa, projekt Szata Kuś. W piątek 20 czerwca w Amfiteatrze Miejskim przy ulicy Parkowej w Lubartowie odbył się koncert charytatywny na rzecz Marka Ogórka. Tuż trzeci koncert dla Marka Ogórka odbędzie się właśnie dzisiaj w Amfiteatrze w Lubartowie, właśnie jak słyszymy muzykę właśnie, i zbieramy na protezę dla Marka Ogórka.
Marek jest już absolwentem RCZ-u w Lubartowie i zbieramy na kosztowną protezę, która miała wypadek. 2 listopada ubiegłego roku miał wypadek, nieszczęśliwy wypadek, no i po prostu stracił nogę, prawą nogę. 3 razy amputowana i po prostu podjąłem się pomocy Markowi właśnie w ten sposób, żeby organizować różnego typu koncerty dla Marka, na rzecz Marka. Koszt protezy 147,5 tysiąca. Proszę powiedzieć, jacy wykonawcy wystąpią dzisiaj? Wykonawcy dzisiaj wystąpią tacy jak Ozi z Lubartowa, Łukasz Ozon, Skryty, Adam Dejko z Nowej Wsi, Hiob, Tomasz Karenko, on jest, pochodzi z Krakowa, raper chrześcijański, Wieczny także, Łukasz Wieczorek z Radomia, Popaczek, też raper chrześcijański, Full Power Spirit też przyjedzie dzisiaj za gości, wczoraj był na koncercie chwały w Lublinie. Dzisiaj do nas przyjadą, zagrają dla Marka i zaśpiewają. TZW, młody MC z Kolonii Pałecznicy, od nas raper. Olsen, Chmura, Dolar, dziennikarz także radiowy. I Schiz, Antidotum i Sinsen z Lublina wystąpią. 11 raperów. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób my, tacy zwykli ludzie, możemy pomóc Markowi Ogórkowi? Utworzony jest na Facebooku Pomagamy Markowi Ogórkowi taki portal społecznościowy i tam jest podany numer konta, bo Marek jest podopiecznym Fundacji Jaśka Amelii Poza Horyzonty z Krakowa. I tam jest podany numer konta, gdzie można wpłacić pieniążki na rzecz Marka i dopiskiem dla Marka Ogórka. To jest bardzo ważne, że musi być dopisek dla Marka Ogórka, bo podopiecznych fundacji jest bardzo, bardzo dużo osób, a Marek ma właśnie z dopiskiem dla Marka Ogórka, żeby było. Zbieramy także nakrętki dla Marka, też na terenie Lubartowa, Lublina, do Ekotransu tutaj w samokręskach oddajemy nakrętki, oni zbierają jak trzeba, to odbierają większą ilość, szkoły się włączyły już, z całego powiatu lubartowskiego się włączyły szkoły, naprawdę, Kamionka, Michów, Wola Sernicka, no różne szkoły, Trójka też się włączyła i podstawówka, i liceum Piotra Firleja, i RZ też się włączył w pomoc nakrętki dla Marka Ogórka. Teraz tak, zakończyła się część taneczna. Zaraz będą grać chłopaki, tutaj mamy listę, kto będzie grał po kolei. To co robią, kochać, biboją, tańczyć, beatboxerom beatboxować i na końcu mam zabrąć się rapować, bo dla was ten rap to tylko puste słowa. 2-0-1-4, pusty rok, jak idę wersy, wiesz, zagata wszystkich treści, jak prodigy, jestem niezły, ciągam bity, niczym twister, mam kondycję w pełnej formie, uderzam niczym rakiet, przy tym robię z boka kontrowersji, bo już na starcie zakończyć tym kiewerem, coś jak Brooklyn tu w podzielach, nagrywamy ten nielegal, jak to już ma poparcie, jak gdzieś idzie, teraz gad, wypijemy jeszcze flaszki i gadę w te wersy, właśnie masz tu moją biobrać, nowa świta tu za gości, teraz nie ma wątpliwości, zapraszamy wszystkich gości, mi w tej wielkie prog, kolejna odsłona, brawo.